Razem łamali chleb. Tak to zatytułowałem, a rozważanie to łączy się z rozważaniem sprzed roku. Z rozważaniem, w którym mówiliśmy o znaczeniu i o uczestniczeniu w wieczerzy pańskiej. Niektórzy nazywają ją komunią. Pismo Święte nazywa ją wieczerzą pańską. Można te rozważanie wysłuchać. Można pobrać ze strony internetowej wszystkie materiały. Wówczas zastanawialiśmy się nad tym, co też tutaj na tym intensywnie zielonym polu mamy napisane. Jeżeli stanowimy rodzinę w Chrystusie, to jakie znaczenie ma dla nas wieczerza Pańska. My ją obchodzić będziemy tutaj za tydzień, ale dobrze, że mówimy tydzień wcześniej, bo za tydzień będziemy mieli bardzo szczególne spotkanie. Zapraszam wszystkich. Czym jest wieczerza i czemu ma służyć? I tutaj, nawet na tych zielonych karteczkach, w tej intensywnie zielonej części. Jest dłuższe zdanie, które możesz sobie wyciąć, wkleić do Biblii albo do kalendarza. Ja mam je wklejone do Biblii. I często, gdy jest wieczerza pańska, to je niepostrzeżenie czytam, żebyśmy sobie uświadomili, że wieczerza pańska jest ustanowieniem Jezusa, który polecił obchodzić ją. Na swoją pamiątkę. Co ona wyraża? Ona jest wyrazem zjednoczenia Kościoła w nowym przymierzu. Bóg zawarł z człowiekiem nowe przymierze, kontrakt, coś w rodzaju umowy o pracę, ale to nie chodzi o pracę. On po prostu zawarł z nami kontrakt, przymierze wieczne, przymierze życia. Wieczerza Pańska jest wyrazem zjednoczenia Kościoła w nowym przymierzu. Jest ogłaszaniem śmierci Pana do czasu Jego przyjścia. Ogłaszanie Jego śmierci nie jest ogłaszaniem porażki. Ogłaszanie Jego śmierci jest ogłaszaniem aktualności, zaproszenia do zbawienia. Jezus Chrystus na krzyżu umarł za każdego człowieka. Możesz to powiedzieć swoim przyjaciołom, najbardziej potrzebującym. Obchodzimy ją, dzieląc wśród siebie chleb i wino. Przyjdź za tydzień, jeżeli dzisiaj jesteś pierwszy raz. Zobaczysz, jak obchodzono wieczerzę w czasach, w czasach pierwszego kościoła, jak my ją obchodzimy. Dzielimy wśród siebie chleb i wino. W ten sposób wyznajemy nasz udział w ciele i krwi Pana. Umacniamy swą wiarę wspomnieniem dokonanego dzieła odkupienia i wyrażamy potrzebę ciągłego na nim polegania. Dzisiaj dzieci o tym mówią w niektórych grupach. Wieczerza Pańska była i pozostaje jednym z czterech najważniejszych elementów życia Kościoła. Zachęcam obejrzyjmy sobie ten materiał, który znaj znajdziemy w internecie na naszej stronie w Kpienien TV, a teraz co my tutaj teraz przez to rozważanie razem łamali chcę chleb. Co my chcemy osiągnąć? Otóż mamy tu napisane co, żebyśmy sobie też w domu to śledzili. Dzisiaj chciałbym ukazać na podstawie Pisma Świętego, że Wieczerza Pańska jest także także Elementem pogłębiania naszych wspólnotowych więzi, naszych rodzinnych więzi. Często uczestniczymy w wieczerzy pańskiej prawie tak indywidualnie. Ten stojący obok człowiek, mój brat, moja siostra, gdzieś znika nam z oczu, bo my koncentrujemy się. I dobrze na relacji z Jezusem. Dlatego podkreślmy dziś, że wieczerza pańska jest nie tylko tym właśnie pogłębianiem relacji z naszym Panem, tą radością z zawarcia Nowego Przymierza. Ale wieczerza pańska ona też ma służyć pogłębieniu naszych wspólnotowych więzi. Dlaczego? Otóż dlatego czytajmy tekst z dziejów apostolskich. Czytamy tutaj w drugim rozdziale od 42 wiersza. Trwali oni w nauce apostołów. Ta nauka to nie były wykłady akademickie. To był instruktaż, to były pouczenia, jak żyć na co dzień. Apostołowie otrzymali te wiadomości od Jezusa. I teraz, kiedy już Jezus w niebo wstąpił, oni przekazywali dalej. Ci ludzie trwali w tej nauce. Oni nie tylko słuchali jednym uchem, drugim wypadało. Oni trwali, trzymali się tego. Takie greckie słowo w języku greckim, w którym napisano Nowy Testament jest tu użyte: trwali usilnie, to był ich cel. Trwali w nauce apostołów. Trwali też we wspólnocie. Ale to słowo wspólnota nie oznacza, że oni po prostu siedzieli na fotelach, nie znając kogoś, kto siedzi obok. W języku greckim Wspólnota, koinonia oznacza też to, że ci ludzie się nawzajem wspierali, również materialnie. Ale wielu ludziom niepotrzebne jest materialne wsparcie. O wiele ważniejsze jest wsparcie w miłości, o wiele ważniejsze jest wsparcie w umiejętnościach, o wiele większe jest przekazanie pomysłu. Ale ważne też jest materialne wsparcie. I dziś, przed chwilą, mogliśmy się o tym niezbicie przekonać. Wspólnota oznacza też udział we wspieraniu siebie nawzajem, nawet materialnym. Czytamy dalej? Razem łamali chleb. Razem łamali chleb. I właśnie o to mi chodzi. Razem łamali chleb, jak w tytule dzisiejszego rozważania. Razem łamali chleb. Łamanie chleba oznaczało nie tylko jedzenie. Łamanie chleba było określeniem wieczerzy pańskiej. Wieczerza pańska była częścią większego posiłku. Dziś. Ze zrozumiałych względów, gdy jesteśmy w dużej liczbie, to nasza wieczerza musi przebiec sprawnie. I może trochę odwrócony jest porządek, bo na kawę idziemy później. Ale tak jak widzę w naszej wspólnocie, co czynimy bardzo dobrze, nie rozbiegamy się. Staramy się ze sobą być. Kiedyś mieliśmy tu dwa nabożeństwa, ale z tego drugiego nabożeństwa zrobił się, zrobiła się odrębna wspólnota. I mamy wolne miejsce, wolny czas i wolne miejsce. Widzę, że tam siadają sobie osoby, tu siadają sobie osoby, rozmawiamy ze sobą. Stajemy się częścią życia siebie nawzajem. Tak powinno być. To powinno się nawet pogłębiać. W kościele nie możemy być obcy. W kościele musimy się znać, w kościele musimy należeć do siebie. W czasie takich posiłków, w czasie takiego łamania chleba, Pan Jezus przekazywał ważne prawdy o życiu, o przyszłości, o planach dla każdego człowieka. To się działo w czasie łamania chleba. Częścią tego łamania chleba, była również wieczerza. Dlatego właśnie dzisiaj koncentrujemy się na tym, żeby ukazać, że wieczerza pańska jest także elementem pogłębiania wspólnotowych więzi. Więc oni trwali w łamaniu chleba i, trwali, i nie ustawali w modlitwie. Nie ustawali w modlitwie co to znaczy nie ustawali w modlitwie niektórzy myślą że wystarczy się raz pomodlić i będzie wszystko w porządku albo nie będzie w porządku ale już nie ma sensu się dalej modlić jakoś tak jest że w czasie modlitwy nie tylko my się chcemy dobrać do Boga w czasie modlitwy tak jest że Bóg chce się dobrać do nas. On chce się dobrać do nas. Ludzie do mnie piszą albo dzwonią, prosząc, pomódl się za to czy za tamto. Z wielką chęcią to robię, ale w którymś momencie pomyślałem sobie, że to jest takie łatwe poprosić kogoś o modlitwę. Módl się sam. Dobierz się do Boga sam. Zobaczysz, jak Bóg zacznie dobierać się do ciebie. On wie jak. Ci ludzie trwali w modlitwie. Modlitwa to nie jest koncert życzeń. To nie jest otrzymywanie fajnych rzeczy od dwójka czarodzieja. Modlitwa to. To jest Twoja sprawa z Bogiem, Twój czas z Bogiem, kiedy się nawzajem poznajecie i dochodzicie do prawdziwie Jego odpowiedzi. Trwali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków. A wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie, i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też, i dzisiaj ten werset też nas interesuje. Wszystkie inne są bardzo ważne i aktualne, ale my dziś mówimy o łamaniu chleba. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Codziennie też jednomyślnie. Nie uważali, że przychodzenie do świątyni jest stratą czasu. Gromadzili się w świątyni. Uwaga teraz, uwaga, uwaga. A łamiąc chleb po domach, i tu się dowiadujemy, że to nie była tylko praktyka publiczna. Łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm w prostocie. Przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Dlaczego przyjmowali pokarm z wielką radością? Bo to nie był zwykły posiłek, bo tam była też wieczerza. A co w tej wieczerzy jest takie ciekawe i radosne? Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, w dziesiątym rozdziale opisał w krótkich słowach wieczerzę. To jest fragment, do którego rzadziej zaglądamy przy okazji naszej wieczerzy, ale dzisiaj go przeczytam. Uważajcie, czy kielich duchowych dóbr, więc to nie tak do końca kielich wina. Chodzi o coś więcej. Chodzi o kielich duchowych dóbr, za który jesteśmy tak wdzięczni, nie oznacza udziału we krwi Chrystusa. No i czy, czy to nie radosne, że ten kielich, ta Jego krew, była za twoje grzechy, za moje grzechy. Kochani, nawet jeśli pomyślisz o najgorszych momentach swojego życia i prześladuje cię coś, co ci nie daje spokoju i dręczy cię sumienie. Jego krew obmywa od wszelkiego grzechu. Obmyła tych, Którzy się do niego z tym zwrócili, obmyła mnie. I ilekroć tutaj mamy wieczerzę, i ilekroć rozdajemy chleb, to ja się po prostu tym cieszę. Cieszę się, że moje grzechy są przebaczone. Uważajcie dalej. Czy chleb, który łamiemy, nie oznacza udziału w jego ciele? Ponieważ jest jeden chleb, my, choć liczni, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem bierzemy cząstkę pochodzącą z jednego chleba. I kiedy, kiedy my tak roznosimy chleb, ja sobie stoję tutaj, to tak myślę, gdy się wieczerza skończy, ten jeden chleb jest w nas wszystkich. On nas łączy, jeden chleb, w jedno ciało, w jedną rodzinę. I ja się z tego cieszę. I jestem przekonany, że Wy też się z tego cieszycie. Czytaliśmy tutaj, że taka wieczerza była też częścią spotkań domowych. To pokazuje, że w tamtych czasach, w czasach apostolskich, Sprawa Kościoła to nie była tylko sprawa chodzenia gdzieś co siedem dni. Sprawa kościoła była też sprawą domu, domu, tego, co w naszej wspólnocie mamy jako grupy domowe, jako spotkania w domu. Na tych spotkaniach też zgodnie z Nowym Testamentem, możemy obchodzić wieczerzę. Jeżeli Któreś grupy chciałyby to czynić, to oczywiście zachęcam do tego, by dały nam znać. To dlatego, że jest parę rzeczy ważnych, które należałoby powiedzieć sobie przedtem. Ale widać stąd wyraźnie, że gromadzenie się w świątyni nie wyczerpywało życia wspólnoty. Kwitły grupy domowe. Gdzie również uczono się od apostołów nowych zasad życia i też obchodzono wieczerzę pańską. I teraz, gdy zaglądamy do naszego konspektu, to i przy Wierszu 42, i przy Wierszu 46 jest pytanie, takie odniesienie do Ciebie i do mnie. Jaki jest mój wkład w to, żeby K5N, żeby w K5N. Kwitły te cztery elementy życia: dotrywanie w nauce apostolskiej, we wzajemnej przyjaźni, w łamaniu chleba i w modlitwach. Jaki jest Twój udział i mój? Wielu z nas zadaje sobie to pytanie. Staramy się, aby to wyglądało jak najpiękniej, jak najbogaciej. Ale może jeszcze jest coś, co chciałbyś skorygować, ulepszyć? Wzbogacić. Przy 46 wierszu jest pytanie, w jaki sposób przyczyniam się do tego, aby życie w K5N wyglądało właśnie tam tak jak w dziejach apostolskich. Żebyśmy mogli gromadzić się, już nie mówię codziennie, ale żebyśmy chociaż myśleli o sobie codziennie i gromadzili się zawsze. Kiedy można, nasze miasto jest dużo większe niż Jerozolima w tamtych czasach, nie da się dojść wszędzie pieszo, ale żebyśmy byli o sobie w modlitwach, żebyśmy też gdzieś w tygodniu byli w mniejszym, w mniejszym gronie, gdzie przyjaźń może kwitnąć bardziej po prostu ze względów praktycznych. Żebyśmy mogli też tam przyjmować pokarm z radością w prostocie serca i żebyśmy tą radość mogli rzeczywiście przeżywać to że my obchodzimy wieczerzę pańską raz w miesiącu to nie dlatego że nam się nie chce częściej ale kiedy to czyniliśmy to zauważyliśmy wówczas że może ona tak często obchodzona nam powszednieje tak jak wiele rzeczy nam ludziom powszednieje postanowiliśmy zmniejszyć częstotliwość po to, żeby ją zawsze obchodzić z głęboką refleksją, że gdy biorę ten kielich, to uświadamiam sobie, że mam przebaczenie. Gdy biorę ten chleb, to uświadamiam sobie, że jestem częścią Jego i częścią mojego kościoła. Właśnie to, co tutaj mamy w rzeczach ważnych, Jezus' rdzeniem życia znaczy gruntować się przez wieczerzę w dziele krzyża i pogłębiać naszą wspólnotową przyjaźń. Myślę, że któryś z tych fragmentów, czy z dziejów apostolskich, czy z pierwszego listu do Koryntian. Zechciemy, zechcemy nauczyć się na pamięć. Zachęcam do uczenia się na pamięć. Nawet osoby na tej sali, które są już dojrzałe w latach. Uczcie się na pamięć. Jeżeli to nie jest waszą praktyką, to oczywiście pierwsze wersety przyjdą strasznie, ale z czasem będzie coraz łatwiej. Dlaczego udział w wieczerzy jest dla nas tak ważny? Dlatego, że mój udział w wieczerzy. Jest jednym z filarów apostolskiego kościoła. Oni trwali w łamaniu chleba. Czy ja też? Czy dla mnie też to jest ważne, że przychodzi pierwsza niedziela i ja muszę tu być, pierwsza niedziela miesiąca, muszę tu być z moimi braćmi, siostrami, pogłębiać to, co od dwóch tysięcy lat czyniono. Poza tym, ta wieczerza pańska, czy to tu, czy w środowisku domowym, jest gruntowaniem swojej wiary w tym dokonanym dziele Chrystusa. Jest też elementem pogłębiania naszych wspólnotowych przyjaźni. Kochani, chciałbym teraz, abyśmy przeszli do decydującej chwili. I tutaj, w tej decydującej chwili. Zawsze zapraszam, żebyśmy wpisali taki SMS. Coś, co będzie szczególne, mierzalne i sprawdzalne. Żebyśmy po prostu uczestnictwo w naszych rozważaniach niedzielnych przełożyli na kalendarz. I ja zawsze staram się podsunąć jakieś pomysły, pomieszać troszkę. Może to i dobrze. Ale dziś, w ramach tego zastosowania. Chcę coś powiedzieć, coś moim zdaniem dosyć ważnego, co należy do Was. Jest równie ważne jak moje mieszanie. Mam tutaj tą moją czarną torbę. Przyniosłem tu ze sobą też parę rzeczy. Otóż nie wiem, czy wiecie, że w chemii są mieszaniny i związki. Mieszaniny, o mieszaninie mówimy wtedy, gdy elementy znajdujące się w jednym środowisku nie reagują ze sobą. To jest mak. Nie wiem, co się z nim stanie, częściowo pójdzie w górę, ale jest czarny, więc pomyślałem sobie, że będzie widoczny. A tu jest to nasze środowisko wodne. Mak się w wodzie nie rozpuszcza, spęcznieje, ale się nie rozpuści. A to jest pastor. Ludzie chcą, żeby błyszczał, więc niech pobłyszczy. I ten pastor miesza. I póki miesza, to jest czarno. Ale gdy przestanie mieszać, to to się rozwarstwia. To nie reaguje. To nie jest związek. To jest mieszanina. Ktoś mi powiedział, ja tu przychodzę, jak nie jadę do mojego zboru, to przychodzę tu pomieszać się z wami. Ale ja nie jestem tu częścią. Być może jesteś tu pomieszać się troszkę przy słowach pastora, ale związek polega na czym innym. Związek polega na tym, że coś się stanie w Twoim sercu, że Ty w jakiś sposób otworzysz się dla drugiego człowieka. I to już nie będzie mieszanina. To będzie związek, którego się nie da rozdzielić. Związek, który już żyje. To będą przyjaźnie, bez których nie będzie można się obyć. To będzie witanie się z daleka. To będzie znanie nie tylko naszych imion, ale i potrzeb. To będzie wspólna modlitwa. To będzie wspólne noszenie naszych ciężarów, problemów. To będzie współodczuwanie z tą drugą osobą, bo to będzie związek. Oczywiście na mieszaniny też jest miejsce, i każdy przykład ma swoje ograniczenia, więc ja nie twierdzę, że ten przykład. Coś tutaj poleca, coś piętnuje. Ja tylko chcę powiedzieć, że w ramach zastosowania, gdy mówimy o tym łamaniu chleba, które ma pogłębić coś, to ono ma pogłębić nie mieszaninę, nie usprawnić nasze mieszanie, ale doprowadzić do tego, że my staniemy się kościołem. Który jest związkiem odrodzonych. Powstańmy do modlitwy. Drogi Ojcze, pragnę Ci z całego serca podziękować za to, że Ty nas kochasz, wszystkich. Nie masz bardziej ulubionych i mniej ulubionych. Ty nie masz kleru i laikatu. Ty masz braci, Siostry, swoje dzieci, swoich synów, swoje córki. Panie, wiesz, jak jest w życiu, że tu i tam się mieszamy, ale proszę, abyś każdemu z nas dał środowisko, gdzie będzie związkiem. I też proszę Cię, aby ten nasz Kościół nie był pastorską mieszaniną ale związkiem odrodzonych na dobre i na złe, na wieczność. Amen.